pokazałeś się przed chwilą. Masz ciężką, jesteś po ciężkiej operacji z tego, co pamiętam, ale mimo to nie mogłeś sobie odmówić, żeby pierwszy raz, a właściwie drugi raz po ostatniej konferencji przeciwnej gali spotkać się twarzą w twarz z Natanem Marconiem. Nawet trzeci raz. Aha, okej. Okay. Było spotkanie, tylko trochę zmitomanione, połowa prawdy, połowa... Dobra, ale ciebie nikt nie pytał, teraz do mnie było. Ale mi nikt teraz nie musi pytać, bo jestem królem. Do mnie Mateusz przemawiał, także ja mu odpowiem. Przemawiał? Do króla. Tak, Mateusz, masz rację, słuchajcie, siemanko, witam serdecznie wszystkich. No co, no prawdziwy wojownik na dupie nie może usiedzieć i nawet się będzie napierdalał na siedząco, jak będzie trzeba. No co, nie ma co szukać wymówek, tylko zapierdalać po swoje i tyle. Jest okazja przyjebać takiemu, kurwa, chińskiemu zwiadowcy w mordę. No to, kurwa, wykorzystamy to, prawda? Czy ty w ogóle jesteś w stanie, jakbyś mógł wytłumaczyć widzom, w jakiej to ma być formule, że ty, biedny kulawy, masz walczyć na pięści? Będziemy siedzieć przy stole na krześle, nie przy blacie, tylko przy stole z tym, kurwa, łbem. Będziemy trzymać się jedną ręką drążka, a drugą napierdalać. No ja widzę to w jedną stronę, jedna bomba i do spania, nie? No i Natan, wszedłeś tak naprawdę to, w co Denis ma najlepiej wytrenowane, czyli bardzo mocne uderzenie. Denis wszedł do mojego świata i do mojej gry. Opowiadaj. Tylko on jeszcze nie wie, jak się gra w grę. Dziwko, pierwsza ty mnie zaczepiłaś, ale ja cię skontrowałem. Ja cię skontrowałem, tylko rozumiesz? Są mężczyznami niestety. Mocny temat poruszony od razu. O czym? Bo mówisz, że to on cię pierwszy zaatakował, natomiast z tego co wiem, Natan mówi, że pierwszy to było, zaatakował to było cię Denis, na programie to było fejmu. Gdzieś tam miał face to face i zażartował sobie coś tam, chcesz buziaka jak labryga od chłopaka, coś takiego. Ja to, mi zaczęli ludzie wysyłać to po prostu i zareagowałem. Powiedziałem, że w końcu trafi swój na swego i tyle. No i cię, kurwa, znokautuję jutro. Znaczy nie jutro, tylko 29. A to ty nie wierzysz kolegę? Jak mówisz, że mnie znokautujesz? Bo jak dojdzie do walki z Denisem... Dobra, zamknij mordę, kurwa. Ale to, kurwa, coś mi mówisz, że zamknij mordę? Kulturka. Siedź tam, spisz. Siedzisz tam, kurwo, jebana, pierdolona, kurwa, i się nie odzywasz. Słuchajcie, o wilku mowa, dwóch się dobrało, no to coś wam puszczę, co? Bo też doszła niepewna rzecz. Już puszczałeś trzy razy. Kurwa, te swoje programiki, nie, ale słuchajcie, które tam sobie inicjujesz, to wiesz, to jest nic. Dożyliśmy przedziwnych czasów, dwa Denisy są po jednej stronie. Też mi ciężko w to uwierzyć. Ja wiem dlaczego, dlaczego Denisy. Lubić się nie musimy, ale przeciwko kurestwu zawsze trzeba stać razem. Jebać oczywiście. Jebać kurwę. Dwa gity, kurwa. Ej, dwa gity i normalny. To jest popierdolone, co tam się dzieje na tym panelu. Kurwa, jak miał zdrową nogę, to już w ciebie. Dobra, wyciśnij mikrofony, jak możecie, bo ja chcę coś puścić. Dobrze, to puszczaj, po prostu puszczaj. Tak, posłuchajmy. Bo jak widzieliście, oni się chcieli zabić ogólnie na innych panelach, ciągle się wyzywali, nagle siedzą obok siebie, jakby nigdy nic. A ja, w moje ręce. Ale co można zrobić, jak ty walisz z dupy, jesteś, kurwa, niehonorowym gościem. A ty do dupy wchodzisz. Dobra, słuchajcie. Nie, no dyskusja na poziomie. To jest bardzo ważne. Słuchaj. To jest bardzo ważne, bardzo ważna wiadomość. Zajeb sobie ten mikrofon na przysiad, kurwa, i do chaty. Cześć, ale to posłuchajmy. Ty siadasz właśnie na, kurwa, wystające kołki. Dobra, słuchaj. Tak naprawdę to lubię Denisa Labrygasa. Podobało mi się, jak pomylił transport z transem. Moim marzeniem była... Patryk, jak tam święta minęły? Ale wyciśnij mu mikrofon. Minęły, Patryk. Widzicie, jak się wstydzi prawdy? Wstydzi się prawdy. A w życiu nie wstydzi się prawdy, tylko ty jesteś, kurwa, zwykłym, kurwa, farmazonem jebanym. Wiesz, o co chodzi. To do Natana Marconia, zwanego przez nas jako Bóg Estetyki. Uwielbiamy go. Naszym zdaniem jest bardzo przystojny, mądry, nas ponadprzeciętnie. Nie, ale to chyba jest ziarno prawdy, co się tak cieszy. Widzicie? Mówiłem od początku. To wszystko to jest pierdolona ustawka. Ale się za bardzo chichra. To wszystko to jest jebana ustawka. Ostatnio o tej sztucznej inteligencji trochę jest mowa. Ty, kurwa, nawet sztuczny nie jesteś inteligentnie, to jest najgorsze. Wielki, bo coś chciałeś dodać, bo widziałem, że Denis pierwszy raz się zaśmiał z tego, co pokazał Natan. A co mam wstać i mu wyjebać na zęby? Nie, bo zadzwonił po policję. Co to? No właśnie. To już wiemy. Ciota. Wróćmy do tematu. Ciotą, jak skończyła się ostatnia akcja? Dupę cfelu. Ponieważ ale widziałem... Ale to nie więziennych... Nie to, że chińska pizda, to jeszcze bez umiejętności, kurwa. Denis, widziałem właśnie wasz trailer. Siedzi taki burak bez umiejętności. I tam powiedziałeś, że raczej się wycofał z tego dzwonienia na 112, więc jak to wygląda na to? Słuchajcie, ja nie będę mówić góra, z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem tak, ale przyjdzie koza do woza. Przyjdzie koza do woza. Słuchaj, ja Denisowi darowałem teraz. Ty z liceum, ty dopiero z trzeciego liceum wychodzisz. Denis mówił, nie pierdol do mnie, bo ja nie pierdolę. Dopiero z trzeciego liceum, ty do trzeciego liceum chodzisz, to tylko ty chcesz rozmawiać. No chodzę, kurwa, do trzeciego liceum. Jak ty, kurwa, nic nie przeżyłeś, człowieku. Jak ty nie przeżyłem? Przeżyłem drugą liceum, pierwszą. już mam dużo za sobą. Nie. Kurwa, mogło łatwo nie być. Nie? No, żebyś wiedział, ledwo, kurwa, zdałem, bez książek byłem. Kurwa, bo mnie wybił z transu.
I to nie jest, kurwa, przypadek, co ja miałem powiedzieć. Transy to cię ruchały, dziwko. No właśnie nie, ciebie ruchały. No to jest najgorsze. Nie, no właśnie, kurwa, nie, bo ja mam... Ale chcę ci powiedzieć, że uruchamiamy Teraz TV 2. Będzie w lutym po mojej walce, także w marcu też mam walkę. Także zrobimy to tak, że... Patryk, jak tam święta, powiedz? Ale nikogo, kurwa, nie obchodzi, ale postaram ci się załatwić przepustkę do tego, nie? Udana było... Wigilia, wszystko gra? Tak, bardzo dobra. Czemu ciebie? Ta ciota mi przerywa? Jest tacy, elegancko, nie? Czekamy na nowy rok. Będą no, bo tam męska na nowy rok gdzieś tam się przetniemy, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że nie słyszałeś pytań od Natana do ciebie. Po świętach, to... Ja go, kurwa, nie słucham, bo mnie w ogóle nie obchodzi. Nie słucha, odpowiada. Wielki był, pytałem cię ostatnio, czy chłopaki nie zabierają ci show, ale u was z Denisem Załęckim wygląda to tak, że jedno słowo, kij włożony w mrowisko i od razu się dzieje, mimo wszystko. No, ale chyba każdy dawkuje jeszcze te słowa, nie? Chyba jo, ale papa ci spucha. No, kurwa! Święta. Papa ci trochę spucha. Czyli, kurde, z tym wiśniakiem spod Bydgoszczy to trochę prawdy, co? Ja już mówię od dziecka, także każdy w Toruniu mówi jo. No, ale papa ci trochę spucha, co, po świętach? Zdecydowanie, no. A tobie sama, kurwa, co? Mam nadzieję, że jak będziesz, będziesz w miarę szybki, mam nadzieję. Ale co, mam cię gonić? Nie, nie, nie. No tym nie, razem, nie? Do czego? Tym razem już nie będę spierdalał. Tym razem. A za każdym razem to mówisz. Widzowie jeszcze nie znają tej historii. Podobno to Dawid Załęcki pomógł w tym, że ta walka się odbędzie, bo ty już chciałeś tą walkę rzucić po tej, jak się pokłóciliście, tak? Nie to, że chciałem rzucić, ale po prostu z czymś tam się nie zgadzałem i już po prostu powiedziałem, że nie muszę walczyć i tyle w temacie. Okej, okay, jaki wpływ miał na to twój tata, Dawid Załęcki? Z czym ty się nie zgadzałeś? Poczekaj, bo ja teraz się znowu gubię. Teraz już nie pamiętam, o co chodziło. Pamiętasz, czym się nie zgadzałeś? Za dużo tego było. Tak, to był chodziło... jeden dzień. Jak się zgodziłeś na walkę o 16:00, ale... Posłuchaj, zapomniałeś? Ja już z federacją nie miałem ochoty rozmawiać i federacja dzwoniła wtedy do mojego ojca. Ale jak? Kiedy straciłeś tą ochotę? Jak się ja już mówiłeś... nie pamiętam kiedy, za dużo tego było. Za dużo mówić... było tego? To ile ty negocjowałeś jedną dużo, walkę? Dużo, długo to negocjowałem. Tego dnia? Nie, ja to ile to trwało? Co? Bo ja tak, wiesz, ja ten trailer tak widziałem, kurczę, tylko kątem oka, nie? Ja już to tutaj jesteś tak... bardzo grzeczniutki, a tam jak nie ma, to jesteś, kurwa, urabura, co to nie ty, co? Gdzie ja byłem urabura? Nie wiem, przed chwilą mi tak, wiesz, ja nie wiem, czy ale gdzie ja byłem urabura? Tym? Ja byłem urabura? Na tym trailerze 3 razy wyzwałeś Wielkiego Bu od grubasa. O Boże, no jest grubi co? Ale kurczę, ty cytuję. Jesteś bardzo pokornie, ale tam poczekaj, jak tylko wyszliśmy, ale to poczekaj, skąd ta odwaga w tobie? To jest jakieś pociśnięcie grube, że coś jechałem? Ja ci tylko cytuję to, co, o co chodzi Wielkiemu Bu teraz. Ja cały czas mówię to samo i także wiesz, nie podkręcaj, że mu jechałem czy coś, bo frana, bo chuj, ja teraz palisz. Wiesz, mówisz, to Wielki Bu ci powiedział, ja ci zacytowałem. Ale ty to powiedziałeś, że na trailerze byłem odpalony. Że na trailerze się kłóciliście, tak, o twojego tatę. A, my się kłóciliśmy tak face to face? Nie. Kogo Dawid bardziej lubi? Kłóciliście się o to, dlaczego twój tata musiał zaingerować w ten pojedynek, bo a, inne zdanie miał no Wielki tak. Bu. Ja mówię, że się pokłóciłem z federacją i tyle w temacie wtedy. Cieszymy się, że udało się... Mi coś nie pasowało, mi coś nie pasowało, to jest zrozumiałe z ich strony i z mojej strony i jakoś ojciec stanął po środku i to ugadali. Cieszymy się, że się udało. Ja mam takie pytanie do Natana. Budzisz bardzo skrajne emocje. Dużo osób cię propsuje, że rozgrywasz po prostu to jak grę. Inni bardzo szczerze boją się o twoje bezpieczeństwo. I pytanie, czy ty się nie boisz jednak stając naprzeciw dwóch bardzo mocnych, bardzo nieprzewidywalnych nawet gości? Nawet my się boimy mojego bezpieczeństwa. No i pytanie, czy ty nie boisz dlatego się... Dlatego nogę ci połamałem, żebyś mi ich bardziej nie zbił w klatce. I pytanie, a ja mówiłeś, nie boisz? Labryga, mówiłeś, że normalnie wyjdziemy do oktagonu, że ty możesz na jednej nodze, jedną ręką. Jak czemu tam nie? Plany, Denis, na Sylwestra? I widzisz, on wie, że go zdominuje lirycznie, dlatego nie odpowiada. Dobra, no dobrze, to odpowiedz minus na pytanie. Minus 20 tysięcy dla Labrygi za to z wypłaty. To odpowiedz na pytanie, czy się nie boisz, że chłopaki rzeczywiście, no oni się z tobą, wiesz, bawić nie będą, nie? Boję, bardzo ci boję. Ja to się nie mogę doczekać na przykład walki z Denisem, nie? A ty uważasz, że dojdzie do, w ogóle do twojej walki a to w ogóle z Natanem? Dojdzie, jest to nie. Daj Bóg, żeby doszło do walki z Denisem. Natan to do chuja się nadaje. Ej, czy jednak jestem, zauważył mnie, dziękuję. Dobra, ale takie mam pytanie teraz, nieofensywne oczywiście, zachowajmy kulturkę. Jak odniesie się Denis Labryga do tego, że Denis Załęcki powiedział, że ruchają go w mordę? A chuj ci w dupę, chuj cię to obchodzi, kurwa, kondoniarze. Ej, ciągle tych chujak w dupie, to jest fetysz jak chuj. Twoje sprawy, kondoniaro, rozumiesz? Ej, kondoniaro, chuj ci w dupę, będziesz ruchany, cpelu, ciągle masz teksty, jak naprawdę... Jeszcze wspomnisz moje słowa, że będziesz ruchany. Kurwa, będziesz na butelkę siadał, kurwa. A to będę ruchany, czy będę siadał na butelkę? Będę siadał na butelkę. To, tam ja się wyruchasz. One man, one bottle. Ej, a mam pytanie. Jak będę siadał na butelkę, to będziesz się do tego podwalał, czy tylko się cieszył? Będę się cieszył. No to dobrze, wiem, że to lubisz. Kurwa, rozgryzę cię. Jednak się polubimy, ci powiem, w takim razie. Nie. I chłopaki, robimy taki zakład, jak chcecie oczywiście, nie musicie, że jeżeli z wami wygram, we dwójkę mogę z wami wygrać, to wyjeżdżacie ze mną i robimy trans TV wspólnie. Bo idealnie się do tego zadajecie. Nawet wy możecie grać tych transów, serio. I tak się nikt nie zgapnie. Ej, się kondonie, kurwa, co ty masz na podrygi, chłopie? Kurwa. Ej, znowu o kondomach. Ten o w dupie, ty o kondomie. O co tu chodzi? Jaki ja myślałem, kurwa, że wy bez gumy się lubicie, ale dobra. Może być kondom. Jesteś, kurwa, łbem, ja pierdol. Chiński łeb, nie? Chiński łeb. Chiński łeb, kurwa, kondomie.
chuj ci w dupę, będziesz siadał na butelkę. To są wasze kurwa teksty cały czas. Nie, no kurwa, nie. To jakaś gwara czy co? Tak. Dobrze, to w takim razie zwrócę się do was z tym samym pytaniem. Denis Załęcki, Denis Labryga. No, dla Natana jest to sposób na, wiadomo, zdobycie zasięgu, zdobycie wyświetleń, jakieś tam porozgrywanie was, no ale dla was to nie jest zabawa. Was to jest kurewski sposób. Was to nie bawi, prawda? A to jest kurewski sposób, bo my to któryś nie skontroluje czegoś i ruszamy do siebie i to się nie kończy pójściem na policję, jak ta pała jebana, która pójdzie od razu. Uczmy młodzież odpowiedzialności. Tak. Nie pozwalajmy sobie, aby działa nam się krzywda. Wkręcajmy młodzież w sport, a nie w kryminał. To są moje zasady, których się trzymam. Ale ty dziwko prowokujesz, że tego by ci się stała krzywda. Jestem twoją dziwką? Miło mi, dziękuję. Tylko ja to mogę za darmo zrobić, ja serio. Dole, mi by było wstyd, kurwa. Kurczę, no, nie wiem, czy jest to, wiadomo, to osoba do takich apeli, ale apel sam w sobie, no bardzo, bardzo, bardzo na propsie. To jest coś, co totalnie... No tak, o tym mówię, tylko wiesz, ja tak naprawdę jestem chory psychicznie. Przyznaję się do tego. Wiem, że ludzie pomyślą, że co on gada, nie wygląda na chorego psychicznie, nie zachowuje się tak. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że uważacie mnie za zdrowego, inteligentnego, Denis, młodego, kiedy tą walkę robimy? Dostojnego. No niech będzie tylko marzec? Młodego. Ale słuchajcie. Jeszcze loga, nie tak? Ej, wyłącz no, mikrofony. Daj Bóg, żeby było dobrze właśnie. No, Denis, poczekaj. Myślę, że do masy, to taki sposób, Denis Labryga. Nie słychać, nie słychać. Ej, pogodziłem dwóch gitów, kurwa, zajebiście. My się będziemy napierdalać i ludzie na to czekają, wiesz o co chodzi. Wiesz co chodzi, ludzie czekają, będziemy się napierdalać. Wasyl, pytanie do ciebie. Lubię transy, chuje do dupy. Aha, lubię transy, chuje do dupy, ty jesteś kurwą, nie? No, twoją kurwą mogę być. Basyl. Nie ma problemu. Wiem, że... Z tego wszystkiego zapamiętajcie ten apel. Z pojedynku z Marcinem tak naprawdę ty najbardziej na ostatnim programie poddymiłeś z Denisem Załęckim i ludzie też mocno się wypowiedzieli na ten temat. Jak teraz słuchasz tego wszystkiego między Natanem a Denisem, która strona jest ci bliższa? Żadna. Ta tutaj, no żadna. No, Krzysiek, kurwa. To ty o chujach w dupie gadasz. Kurwa, co za debil, ja pier. Żadna strona jest mu bliższa, ty. No to ta strona ci jest bliższa. Że siedzę tutaj po mojej stronie, to nie znaczy, że moja bliższa jest. Lubisz Natana? No ty lubisz chyba. A się pytam, czy ty lubisz? Ale to ja ciebie podniecam, Denis. Bo ty cały czas tylko o tym i gadasz. Pierwszy raz zapytałem. Także chyba głodny mu chleb na myśli. Mi się wydaje. Bo jest takie te przysłowia. Już ci brodę wylizał, że tak się ten w dupę wchodzicie, czy to? A to chcesz wylizać? No, a to chcesz wylizać? Ogarnij się. Denis, spokojnie, spokojnie. Piszą, kurwa, na programu jest spokojnie. Jednym zdjęciem 1300 prawie komentarzy, żebyś się kurwo powiesił. Ale... No to kurwa chyba dla nich. Ej, to nie jest, kurwa to nie linczują, jest. Dziwko jebana, rozumiem. To ej, dobra, kurwa, słuchaj, jeżeli się powiesz, to nie jest wina Denisa. To ja bym okay. Się kurwa bało twoje życie, kurwa, na twoim miejscu. Ej, czyli to jednak chcesz mnie skrzywdzić, czy boisz się kurwa, mnie bo nie życie? Ja przychodzę z mamą, kurwa, na konferencję, paru. Ale jest tu moja... Mamo! Beatrice! Halo! Gdzie jesteś? To też nie jest spoko. Ej, jak moja mamo! Kurwa, bo nie ma mojej mamy. Jak ja wrócę do domu, nie? Niech tu przyjdzie moja mama. Denis, nie wchodź już w tematy życzenia śmierci, absolutnie. Wasyl, zabrali ci głos, możesz dokończyć. Głupi, kurwa, gadał jakiś ten. Stary, to powinieneś mi współczuć, że mi ludzie tak piszą, a nie jeszcze się z tego nie wiem. Cieszyć mi o tym mówić, że ludzie mówią, że mi się powiesi. Dobrze, no, jebać cię do spodu, tam, kurwa, niech cię nie, kraje, no ja tylko pokazuję, ci tam linczują, kurwa. Przykład, dlatego się liczy z tym, mam nadzieję. Z czym? Że ludzie mi piszą, że się powiesił? To ja zapytam Marcina, bo Marcin... Ja się nie powieszę, bo jestem nieśmiertelny. Muszę cię podtrzymywać, bo jak się powiesię, do walki nie dojdzie. Zmieńmy temat. Jeszcze raz, jest to jakiś logopeda na hali? Jak ty się czujesz w tym środowisku, w tym towarzystwie? No bo nie jest to raczej coś, z czym się spotykasz na co dzień. Zawodowy, niepokonany pięściarz, powyżej 20 wygranych, słuchamy. Troszeczkę coś innego niż zawsze, niż w moim środowisku bokserskim, no, ale trzeba się przyzwyczaić do każdej sytuacji i dawać sobie radę, nie? Denis, jakbyś miał powiedzieć na tę chwilę, do kogo masz większy uraz z tych trzech panów tak naprawdę? Wielki Bu, Wasyl czy Natan? Kim bym najbardziej chciał się bić? Tak. No, oczywiście, że z Bułą, nie? Ten konflikt już trwa za długo, aż kurwa, już się nie mogę doczekać, nie? No, tak samo szybko skończysz, nie? Zobaczymy. Ktoś skończy na pewno. Ty się go boisz strasznie, Denis. Kurwa, strasznie się boję. No, a jak rozmawiasz z innymi, jak rozmawiasz z Wielkim Bu? Kiedy bardzo go nie lubisz, już chcesz ten konflikt rozwiązać, a... Ale dobra, ale to rozmawiasz z normalnym gościem, nie z taką cipą jak ty, kurwa. A co innego na niego mówiłeś, kurwa? To się zdecyduj w końcu, czy normalny gość... Ale ty się nie wpierdalaj w nie swoje sprawy. A zdefiniujesz, Felino, jebana. Definiujesz mi normalnego gościa, definicja normalnego gościa według Denisa Załęckiego. Tutaj masz normalne gościa obok mnie na przykład. To zrób mi definicję. Co ale, według ale ja ci nie znaczy? Muszę definicji, tutaj masz... Ty nie umiesz po prostu. Obok mnie chłopaków, którzy są normalni. Na przykład Denis Labryga, tak? Na przykład. Ciebie jest normalny. Na przykład, tak. Pan dla ciebie. Nie, Denis. Pan tak, dziwko moja jebana, pan dla ciebie. Denis Labrygas. Pan Pawłowski, pan Labryga. Tak, dziweczko moja, pan dla ciebie. Denis Labrygas. Denis Labrygas. Ja pierdolę. To chorewski. Ja mam Labryga. Labrygas. No jak się a ja Labryga. Labrygas. Dobrze, Wielki Bu, to ja też ciebie zapytam. Jak ty się czujesz, siedząc niedaleko Natana Marconia, który rzeczywiście, no, gra w grę
powiedzmy sobie, Natan jest sam w swojej lidze, to na pewno. I pytanie... Ja, siedzę koło kolegi Wasyla, więc tak wiesz, resztę staram się wypierać z psychiki, bo tutaj we dwóch... żebym się nie musiał leczyć, nie? We dwóch siedzimy tutaj. Natomiast tutaj Natan poruszył temat, że według niego Denis Zamęcki zachowuje się zupełnie inaczej wobec Natana niż wobec ciebie. Wobec innych wszystkich, on teraz powie, bo ty jesteś dziwką, chuj ci w dupę, siadasz na butle, będę się śmiał. Dobra, kto gra, ten przegra. A ja nie gadam z tobą, panie Denisie Labrygas. Tak, też mi się wydaje, że jeszcze to, kurczę, nikt nie widział takiego pokornego Denisa, nie? I trochę, wiesz, tak jak myślałem, że faktycznie opieramy to na szacunku, tak jak pokazywał Mikaniowski ten trailer, kurde, to wiesz, jak mnie nie ma, to troszkę jesteś bardziej agresywny, nie? A. I no... Chyba dużo ekstrawagandy. A ty jesteś obecnie agresywny? Nie, cały czas są taki sam. No, no właśnie. Jak, nawet jak się zaczepiam w tych filmikach, jak, to jestem słuchaj, tak samo, ten sam pułap wobec ciebie. Jak ty nie jesteś, to ja też nie jestem. Wiesz, wystarczy mała iskra, ktoś przegnie i wiesz, że tutaj u nas nie ma pierdolenia się, tak? Tak, u nas też. Powoli to wątpię, nie? Tutaj bo do tego stopnia, że już, kurczę, jak słyszę, że my jesteśmy kolegami, kurczę, że przyszedłem zarobić. 40 minut temu było normalnie, poszła iskra i poszło, tak? A skończyło się ślubem? A chuj cię to obchodzi, kondonie, kurwa. Nie, masz rację, nie obchodzi mnie. Inna iskra poszła, inna iskra. Chyba, że woli, żeby było niesmacznie między nami. Ja się cały czas dostosowuję do twojego poziomu. No. Nawet jak zaczepiasz, to ja też byłem bardziej, kurczę, taki przekomarzający. Cały czas staram twój poziom, nie? Zauważ to, że to nie ja zawsze, że to nie ja cię zaczepiałem, tylko ty mnie. To panowie, to ja wrócę. Ja? A kto zaczął ten cały medialny spór? Zacząłem? Ja, gościu, nawet nie wiedziałem o twoim istnieniu. A, widziałeś bardzo dobrze. Nie pal frana, że nie widziałeś o moim istnieniu. Oczywiście, że nie. Dwa lata temu? Oczywiście, że nie. Dobra, to nie. To miałem z widy. Co? Rozwojenie jaźni, ty. Nie naprawdę? Ja? Ja miałem... naprawdę nic nie widziałem o twoim istnieniu. I trener też ci nic nie mówił o walce ze mną? Oczywiście, że nie. Nie? Nie. Kolejny raz tak samo jak wytykałeś tego naszego wspólnego znajomego, że tam wielce słowo honoru. Ale teraz gadasz, że kłamie. Ale teraz mówisz, że ja sobie wymyślam, tak? Kurde, no nie raz już. To poczekaj, no to teraz poczekaj. No? Zadzwonimy do brata Michała Materli. No możemy zadzwonić przy mnie, że była taka sytuacja, że mi, no to mówię oficjalnie, że brat... Trochę Materli... duży łańcuszek stworzyłeś. Jeszcze raz. Duży łańcuszek stworzyłeś. Na poprzednich tych panelach tak samo mi mówiłeś o naszym wspólnym koledze, że ja niby zostawiłem słowo honoru, się nie wywiązałem. Dzwoniłeś do niego? Tam też próbowałem, do niego? Tam dobrze wiesz, że nie mogę się dodzwonić. Dzwoniłeś do niego? Wiesz, czemu nie mogę. Zadzwonimy, jak wyjdziemy, jak chcesz. Tak. To ci, on ci po prostu spadł. Dobrze, podzwoniłem do brata. Tak samo jak... Tak? Gadałeś z bratem? No. I co? To samo. Że co? Nic. Że nic. I z Jacą też rozmawiałeś? Kurwa, jakim teraz Jacą? Gościu, ty wymyślasz postaci już? No dobrze. Natomiast Denis Załęcki cały czas spamuje, gdzie przedstawiciel Elany. Ale dobra, nie będziemy tutaj rozkminiać takich rzeczy. No jak chcesz, to możemy do kolegi zadzwonić przy mnie. Przy mnie zadzwonisz. Jasne. Denis, słyszysz? Bo ja nie wymyślam. Denis. Jeszcze chciał powiedzieć, jeszcze... No. Słuchaj, chciał zadzwonić tutaj, no jak był ten. Poprzednie rundki mieliśmy. Roast. No. Chciał zadzwonić, no ale po prostu... Denis, cały czas spamuje. Słyszysz w ogóle? Jako głosu. Co? Cały czat spamuje, gdzie jest przedstawiciel Elany, którego obiecałeś. Czy jest tutaj z tobą ktoś od ciebie? Jest, jest. Czy możemy w takim razie zaprosić? No bo wiem, że tutaj są dwie strony. Z jednej strony wielki Bu zarzuca ci, że całe środowisko jest przeciwko tobie. Ty mówisz, że jednak są ludzie z tobą i że Elana jest z tobą. Poczekaj, z tą Elaną to nie moja brocha. To niego dzwonił ktoś z tego. Okej. Okay. Dzwonił do niego telefon. Natomiast ty masz potwierdzenie. Niego... Ale co? Ale Kaniowski co? On mi zarzuca, że całe środowisko jest przeciwko mnie? Kurde, nie każde. Tu nawet gdzieś widziałem jakiegoś takiego ulicznego rapera, kurwa, też pewnie się wypowie. Jak ale już rozmawiajmy. Cię zdefiniował, jak cię szanują w kryminałach. Rozmawiajmy. Ja mogę się wypowiedzieć jako kibic, ale Malika, no to... gdzie ty jesteś? Bo gdzieś, kurczę, widziałem kibic, tego. Przedstawiciel Elany może również się wypowiedzieć. To zapraszamy, w takim razie poczekaj, zapraszamy. Mamy tutaj rapera środowiska ulicznego. Siemanko, siemaneczko. No, mam pytanie. Ty rękę mi podałeś? Podałeś mi rękę? No to i co mówisz, że co? Nie rozumiem, że co? Jaki przedstawiciel Elany? No, słuchaj, w środowisku normalne ma poparcie. Poczekaj, normalne. To nie jest moja sprawa. Słuchaj, podajesz mi normalnie rękę, a mówisz, że nikt go nie szanuje? No to jak? Za kogo ty mnie masz? Za kogo mnie masz? Kurde, no, za kogo mnie masz, kurwa? Za obcego typa, nie znam cię, gościu. A po co mi rękę podałeś? Bo no się witaliśmy i się pytał, kurwa, dajesz się, więc kim jesteś? Szacunkiem, tak? Wiedziałeś, że jestem zelany i to jest normalny, kurwa, chłop. Zelany tak samo, kurwa. I co ty gadasz, że w środowisku nikt go, kurwa, nie lubi, ani co? Teraz mam ci całe, mam ci pół Polski... Ale no właśnie, ale słuchaj, mam ci teraz pół Polski sprowadzić? Przedstawiciela Witeba, czy ruchu, czy kogoś? Wszystkich mam ci sprowadzić? Co potrzebujesz oficjalnie? Konferencja? Wypowiadasz na ten temat, kurwa? Mordy, ja powiem tak, ja tutaj też jestem z jakiegoś powodu. Normalne chłopaki
chłopaki nie muszą publicznie kurwa takie rzeczy mówić. Ja powiem tak, to wiesz, jak jest, jakie zdanie jest o Denisie w świecie? Jakie zdanie mają ludzie o Denisie? Powiem wam tak, zdania są podzielone, tak? Wchodzą zasady kryminału, poczekajcie, wchodzi tiktokowy gangster. Ja wam poczekajcie chwilę, panowie, nie słychać was, nie słychać was. Nie przedstawiliście chłopa, to jest tiktokowy gangster, nowa moda, tiktok gangster. Słuchamy pana. Słuchamy Malika. Pierwsza osoba. Dziękuję za głos. Nie będę się wypowiadał o innych przypadkach. Powiem swój przypadek. Opinie były o Denisie. No jak wiecie, tak wiecie. Każdy ma swoje, tak? Ja powiem na swoim. Skomentowałem Denisa tak. To było jakieś 7 miesięcy temu, kiedy Wielki Buł domagał się walki z Denisem, tak? Więc napisałem tak, skomentowałem, bo też chciałem tej walki, też chciałem ją zobaczyć, tak? I napisałem. Denis, wyłaź spod pierzyny, daj wreszcie tą walkę Wielkiemu Buł, nie umie się bić. Cytuję odpowiedź Denisa. Wyglądasz jak zwykła męska dobra, kurwa. Dobra, chłopie, co ty tu cytujesz, kurwa? Co, kurwa? Spokojnie. Dobra, odsuń się. Co, kurwa? Odsuń się, a nie ty cytujesz, kurwa. Jakieś tematy, kurwa. Dobrze, spokojnie, bo tak o. Dobra, bo już nie... Ogólnie ani się Denis nie odniósł, poblokował mnie, kurwa, we wszystkich możliwych mediach społecznościowych. Ja jestem normalny chłopaczyna, kurwa. Nigdy nikogo z dupy nie zajebałem. Nikogo nigdy w życiu w ten sposób nie obraziłem. Ale spokojnie, Denis. Dokończ, dawaj. W 2024 roku wisisz mi walkę za te słowa i tyle po prostu. I to będzie chłopskie, męskie rozliczenie. Ale poczekaj chwilę. Nie mogłeś się odezwać przez wspólnych naszych kolegów o solówkę czy coś? Ale poblokowałeś mnie. Ale poczekaj. Teraz tak. Publicznie mi jechałeś od wszystkiego, nie? No, mogę powiedzieć oficjalnie, ale poczekaj. Masz pewność, że to ja do ciebie pisałem? No, oczywiście, z twojego konta. Ale dobrze. Ale poczekaj. Denis, ale dobrze. A masz pewność, że to nie był mój menadżer? Ale Denis, to nie a masz, to... ale poczekaj. Denis, no, ale to ty, ale no, nie wiem, się, mam, ja, a ty kurwa, słuchaj, skliny. Konta publiczne prowadzą menadżerowie. Dlaczego mnie poblokowały? Konta publiczne prowadzą menadżerowie. Masz pewność, że to byłem ja? To ty się do mnie sprułeś publicznie. Ale kiedy? Ty mnie obrażałeś na YouTube, tak? Ale czy nie? Wyglądasz jak zwykła męska kurwa, no Denis. Ale ty, masz pewność, i mówisz, Denis, bądź gotowy na spotkanie. Mówisz do mnie o srańcu. No to jestem, kurwa. No to czemu się przez wspólnych kolegów nie dodaję o solówkę? No jestem, mordo. No mówisz, jest, bądź gotowy na spotkanie. No jestem, kurwa, Denis. Daj mi w 2024 roku, kurwa, walkę, Denis, za te słowo. Ja jestem normalny chłopaczyna, nie zasłużyłem na takie traktowanie i tyle. Powiem ci tak, jak wygrasz z moim kolegą walkę, dam ci walkę. Bijemy się? Ale poczekaj. Ale dasz mi walkę bez względu na wynik. Poczekaj, słuchaj. Mi dokończyć. Tak jest, posłuchaj. Się. Ale bez względu na wynik dasz mi walkę. Dobrze, ale słuchaj, jak panowie. Z nim wygrasz? Dasz mi walkę bez względu na wynik. Dam ci. To, kurwa, panie i panowie, przypomnijmy, Szachta walczył kiedyś z Soroko, tutaj też jest zajebiste. Historia Szachta. Czy ty chcesz mamy też walkę? Mamy walkę 2024, walka z Denisem Załęckim. Tak jak powiedziałem pół roku temu. Ale kto Denis wygra? Ale słuchaj, jak wygrasz, dostaniesz z nim walkę. Jak przegrać, to dostaniesz. Nie, powiedział bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. Panowie. Bez względu na wszystko. Słowo honoru, ale jak z nim zawalczysz? Ale dajesz mi walkę bez względu ale na wynik. Ale jak z nim zawalczysz? Oczywiście, walczę. To nie ma problemu. Walczę. To robimy face to face. Panowie, oddajcie mikrofony. Zróbmy w takim razie face to face Szachta, Malicha. I spróbujemy doprowadzić do tej walki. Nie tak blisko, szerife, żebyś się na marchewę nie nadział. Co podchodzisz, kurwa? A co ty, co to w ogóle za sugestie? No, żebyś się na marchewę ale co to nie za nadział. Sugestie, kurwa? Co za sugestie? No. To jesteśmy gotowi. Jesteśmy, no. Także proszę włodarzy federacji, aby udostępnili, dali mi możliwość zawalczenia z kolegą, którego imienia nie znam, ale otwiera mi drogę do walki z Denisem Załęckim, ale co jest na dzień dzisiejszy moim marzeniem. I tak wiesz, że to przegrasz. To wycofaj, ale to wycofaj się z tego. Zobaczymy. Wycofaj się z tego i wygrasz ze mną, tutaj z nim walkę. Ale ty wycofaj się z tego. Walczymy, dobra, Denis dał mi walkę bez względu na wszystko. Jesteśmy. Tak jak powiedziałem, Szachty, walka się odbędzie, walkę dam. Gramy! To warunek. Dobrze, to jeszcze raz face to face, panowie, i kończymy to, wracamy do panelu. Zajeb mu! Ostatnie słowa. Zdrowia, mordo! Zdrowia. Dziękujemy.
Poczekaj, Szachta, bo ja mam jeszcze takie pytanie. Przed chwilą mi zarzucasz, nie? Że ja się z tobą witam i kurczę, normalnie rozmawiamy, a tu wychodzisz, nie, jakbyś mi kurwa uraził. Chodzi o to, kurwa, że sugerujesz Denisowi, że w świecie jest nikim i nikt się z nim poważnie nie zadaje, tak? Normalny, przepraszam, normalny. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć za każdego, bo jeżeli to jest twój kolega, to jest wasza i wasza sprawa. Bardziej chodzi mi o to, że przed chwilą kurde rozmawiamy, witamy się. Okej, rozchodzimy się, wchodzisz tu, kurwa, kurwa! Nie o to chodzi. Nie, ale kurwa, ten trochę. Ale ja ciebie zapytałem, dlaczego tak powiedziałeś, że nikt poważnie się z nimi zadać. Zamknij, kurwa, mordę. No to się nie śmiej, kurwa. Kurwa, bo co? Nie, jajco, nie śmiej się, kurwa, z ciebie. O jajce. Kurwa, Labryga, zepsujesz studio. Nie było. Dobra, Szachta, tyle, Szachta, dziękujemy bardzo, bo już tutaj się za grubo zrobiło. Już. Wystarczyła chwila nieuwagi. I co, jestem nieśmiertelny? Dziękujemy bardzo, Szachta oraz Malicha schodzą ze sceny. Trzech Natan. Trzech na jednego, kurwa. Zostałeś królem. Zaatakowany. Trzech na jednego, jestem nieśmiertelny. Z trzech stron zostałeś zaatakowany. I wiesz, co mi się stało? Gówno, kurwa. Jebać was. Jestem nieśmiertelny i zostaniecie zdyskwalifikowani w klatce. To będzie zabójstwo. Denis Labryga, co to były za latające kule? Na ten moment, żeby dwóch frajerów tu, kurwa, zebrać i rozjebać. Frajer to cię jebał w dupę. Nie rzucaj, nie rzucaj, Labryga. No chodź. Bez kuli, bez kuli, bez kuli. Zabierzcie kulę, jeżeli chcesz face to face'a, okej, okay, bez kuli. Kula jest rozwalona teraz. Nie, bo ja mu w nogę kopnę. Nie chcę go zabić przed walką, nie chcę zarobić. Ja w międzyczasie, panie i panowie, wykorzystam. Chciałem mu przyjebać tą kulą, ale mi kurwa wypadła w wszyscy widzieliśmy. Ale wszyscy nie możesz tego zrobić, stary, kulą, bo rozwalić studio, które jest za dużo warte no do tej walki. No to go na face to face, a to mu przyje... To tak, jak Mateusz, kulę, o studio to chodzi, na o face studio. To face potem. Nie o Marconia, o studio chodzi. Studio jest za drogie. Koniec końców, ja widzę, Denis, że masz małe rozcięcie na tokie. Kibia pracuje. Od kuli? No weź się do mikrofonu powiedz, do mikrofonu powiedz. Koniec końców, Denis Labryga uderzył kulą Denisa Załęckiego. W którym momencie, Denis? Bo ja widzę, że masz krew normalnie. Nie wiem, pamiętam. Do mikrofonu, do mikrofonu. A nie pamiętam, nie pamiętam. A nie! Ja Denisa mikrofonem w głowę rzuciłem na początku. A to może tak, może... Frajera. Ej! Nie, dawaj, no nie rzucajcie, panowie. Łapie! Rzucaj! Tutaj! Wielki Buczy, chcesz coś dodać na koniec tej sytuacji, zanim wjedzie klatka Ice Wall? Jak mi rozdaliście koszulę, to 10 tysięcy złotych, kurwa, nie za Versace mam na stole. Denis. Jeszcze jakbyś trafiał, bo byłoby git, ale ty... Kurwa, brakowało ludzi. Brakowało, patrapa. Zaraz wjedzie klatka Ice Wall. Słuchaj, dziwko. Jak się okaże, że mi wyjebałeś w ryj z mikrofonu, słowo ci daję, że tak masz pizdę, jak wyjdziesz, kurwo, nie przejdziesz przez tą bramę, szmato, nie? Okej, dzwonię na psy. A dzwoń, kurwo. Dawaj, kurwa, dzwoń. Słuchaj, to będzie, kurwo, numer alarmowy. Jeden, dziwko jebana, słyszysz? Pamiętajcie, bądźcie odpowiedzialni. Wypierdolą cię z federacji, kurwa, i z Fejmu też się wyjebią i nie będziesz zarabiał, dziwko jebana. Wyjebią mnie, bo zgłaszam napaść. Tak, właśnie, że kurwa, dzwonisz na pały. Dzwonimy! Zaraz przyjdę. Poprosimy Ice Wall. Wielki Bu, co ty chcesz przekazać? Koniec końców Denisowi. Walka za dwa dni. Ja w walce wszystko przekazuję. Ja również. Ale dalej czuję strach, pomimo pleksy, nie? Bo po Lexi jesteś przyzwyczajony. Nie, jestem, no, czujesz, jestem, ale widzisz strach. Chyba swoje odbicie w oczach, nie? Sam widzisz ten strach. Mam nie? nadzieję, że jesteś odporniony na ból. Kurde. Nie bijemy się w boksie, pamiętaj. Spokojnie, nie? Nie ma takiej formuły, żebyś mógł ci zagrozić. Pamiętaj. Pamiętam. Tym bardziej będziesz poniżony, nie? Dobrze. Sam wybierałeś dyscyplinę sportu, nie? Zobaczymy, jak twój brzuszek jest odporny. No proszę cię. Ja nie mogę tu normalnego face-to-face zrobić, nie? To cię mnie kurwa rozśmiesza. Nie uciekaj, nie? Uciekam. W klatce będziesz uciekał. Boję się ciebie. No wiem. Boję się ciebie, jak chuj. Nie, ja się skupiam tylko na jednej walce, bo druga to jest po prostu... No, dokładnie tak jak mówiłem, nie? Skup się na pierwszej, na pierwszej walce drugiej nie ma. Pierw trzeba grubasa obić. Ale jak uciekniesz, to on nie może chyba drugi, nie? Ale gdzie ucieknę? No nie wiem, jak skończysz przed czasem, to wiesz. Jak ciebie skończę przed czasem? Nie, to by było logiczne. Ale jak byś się zerwał z klatki, czy... Ja się z klatki nie zerwę. No dobra, no. Poprzednio też miałeś się nie zrywać. To ty, ale to chyba nie dopuszczę. Ale ja się nie zerwałem.
bo tak. Ważne, że się zerwałeś. Co ale ale każdy wie, czemu się zerwałem. Ale dobrze, jak znajdziesz powód, żeby się teraz zerwać, nie będzie w chuja. Nie możesz słuchaj, robić. Mnie nikt nie będzie w chuja okay. robić. Ja zasady miałem jasno okay. ustalone, dwa kopnięcia. Jak znowu będziesz miał zasady do zerwania się, to chyba nie możesz wejść do drugiej klatki. Ale jakie moje? Nie ma takiej możliwości. Napierdalamy się do końca. Okej, okay. tylko sprawdzam, bo wiesz, wolałbym, żeby jedna klabryga zarobił. Już tyle słów zostało powiedziane, zobaczymy, co będziesz mówił, kurwa, po na wywiadach, po walce. Dobra. Taki jesteś pewny siebie, zobaczymy po walce, naprawdę, zobaczymy, jaki, kurwa, będziesz twardy. Tak jak mówisz, to będzie łatwa dla ciebie walka, że tak, będę uciekał, to zobaczymy, kto będzie, kurwa, z bólu, kurwa, płakał. To się śmiej, naprawdę się dobry. Śmiej. A nie wiesz, co cię czeka, kurwa, w piątek, tak? naprawdę dobry. Nie wiesz, co cię czeka, się śmiej, się mogę śmiać. Dobrze, wiem, nie. Ale zobaczymy po prostu tego dnia. Nawet nie ma pewności siebie w tym, co mówisz w oczach. Ta pewność siebie będzie w piątek. Nawet jak ćwiczyłeś przed lustrem, kurde, to widzisz, że to jest, kurde, fikcyjne, nie? Myjąc zęby, codziennie, kurwa, wyobrażam sobie ciebie. No, ćwiczyłeś siłowe, nie? No. Dziękujemy. Wielki bój Denis Załęcki, a teraz zobaczmy face to face Nathan Marcoń kontra Denis Załęcki. Wiadomo, to nie wstyd. Ty duże źrenice masz. Zawsze mam duże, dziwko. Masz coś z okiem. To po sparingu? Ej, ej, ej! Światła. Nie rzucaj, nie, nie rzucaj! Denis! Nie, szachta, nie wchodź, nie wchodź. Dobrze, panowie. Musimy to skończyć. Denis, znowu to zrobiłeś. Niestety nasz Ice Wall uległ destrukcji i o dziwo to zniszczył go najpierw Nathan Marcoń. Denis Załęcki dokończył destrukcji. Panowie, tyle było z naszego Ice Wallu. Chcieliśmy wam bardzo podziękować za to, że byliście z nami. Już jutro ważenie, a w piątek gala i tam zobaczcie starcie. Znowu zmarnowany dzień, pary zmarnowanych łez, rano podrapany łeb. Nawet nie wiesz, kiedy życie stary znowu zrani cię. Niby czas tu leczy rany, ale każda z nami jest. Dalej pojebane stany, choć nie stany w USA. I czemu chcieliby nam stary wszyscy rządzić umysłami? Skąd dopaminę? Niby kurwa sami pozyskamy.